Witam serdecznie. Dzisiaj po południu super ważny dzień. Fed dziś obniży stopy, ale co dalej na giełdzie? Tym będziemy się dzisiaj zajmować, więc zostańcie z nami do końca tego super ważnego materiału. Zachęcam także do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, ale przede wszystkim informuję, że zbliża się okres obniżania stóp procentowych. Stopy procentowe w przyszłym roku spadną także w Polsce, dlatego jest ostatni czas, żeby korzystać z 6%, jakie daje XTB na wolnych środkach zdeponowanych w domu maklerskim. Pamiętajmy o tym, bo czas mija. Zaczynamy! Drodzy Państwo, dziś Fed obniży stopy procentowe, ale dla nas najważniejsze jest, co dalej na giełdzie i z tym tematem będziemy się zmagać. Ale zaczynam od wykresu, którym straszy się inwestorów od samego początku tego dzisiejszego dnia oraz w ostatnich dniach, ukazującym, co się zwykle w ostatnich 20 lat działo, kiedy tak dynamicznie stopy procentowe były cięte, a zapowiada się, że dzisiaj może być niespodzianka, cięcie o więcej niż 25 punktów bazowych. Inwestorzy są straszeni, że będzie to zapowiadało Armagedon, tragedie, spadki mocne, ruchy negatywne na aktywach. No i zmierzmy się z tym tematem, zobaczmy, czy faktycznie tak się staje. Na samym początku rzut oka na dane makroekonomiczne. Co się dzieje? Jak zobaczymy wskaźniki makroekonomiczne, które pokazują nam, co się dzieje w gospodarce, jakie mamy sytuacje na konsumpcji i w przemyśle, to widzimy, że jesteśmy dopiero tak jakby w początkowym stadium ożywienia gospodarczego. Nawet ożywienie gospodarcze nie jest w zaawansowanej fazie. Dodatkowo na rynek napływa coraz więcej uwalnianego przez banki i instytucje finansowe kapitału, co też powinno sprzyjać po polepszaniu się koniunktury w najbliższym czasie, ale inwestorów najbardziej interesuje odpowiedź na pytanie, czy schemat inflacyjny, który teraz realizujemy w trzeciej dekadzie XXI wieku, będzie powielał schematy inflacyjne, które obserwowaliśmy w latach 70. I na tym wykresie widzimy to bardzo czytelnie, ponieważ no dzisiaj Fed może się na inflacji koncentrować i może nam sygnalizować różne ciekawe tematy związane z przyszłością inflacji. Na tym będzie też prawdopodobnie rynek się koncentrował, ale inwestorzy będą do tego wykresu wracać, ponieważ każde zawirowania, każde dodatkowe czynniki, które będą zwiększały prawdopodobieństwo negatywnych zjawisk inflacyjnych w przyszłości, będą musiały być wkrótce także odzwierciedlone na zachowaniu stóp procentowych. Więc nawet jeżeli będą dzisiaj obniżki stóp procentowych, to może się okazać, że za parę kwartałów będziemy musieli szybko wrócić do tempa podwyżek stóp procentowych, które będzie zaskakiwało. Dlatego też jeszcze nic nie jest przesądzone i absolutnie nie można zakładać, że jeżeli dzisiaj rozpocznie się cykl obniżek stóp procentowych, to znowu zejdziemy ze stopami procentowymi do poziomu 0 albo w okolice bliskie 0, jak to miało miejsce w ostatnim cyklu monetarnym. Ale proszę zwrócić uwagę, że perspektywy inflacyjne na kolejne miesiące są bardzo pozytywne. Inflacja w Stanach Zjednoczonych ma spadać, tak? CPI, jak inflacja w ujęciu PCE, ulubiony miernik inflacyjny Fedu, i inwestorzy, którzy obstawiają ścieżki inflacyjne na instrumentach pochodnych, na swapach, też uważają, że w perspektywie następnych co najmniej 3-4 kwartałów inflacja będzie spadać i może nawet zagościć się poniżej 2%. A jeżeli będziemy rozpatrywali te czynniki, które doprowadziły do inflacji w ostatnim epizodzie, czyli przypominam, inflacja była odmienna niż było to w ostatnich cyklach gospodarczych, ponieważ teraz inflacja miała charakter przede wszystkim podażowy, a nie popytowy jak w ostatnich cyklach. I dlatego też powiązania ze schematami z lat 70., kiedy ostatnio mieliśmy inflację o charakterze podażowym, są jak najbardziej uzasadnione. Teraz, jak widzimy, od wielu miesięcy już czynniki podażowe nie wpływają na tempo zmiany cen, więc teraz Fed, decydując się na obniżkę stóp procentowych, może nas dzisiaj zaskoczyć informacjami o tym, że na przykład zwyciężona została inflacja. Sukces inflacji uzasadniać może dynamiczne obniżki stóp procentowych, może uzasadniać szybkie dostosowanie się poziomu stóp procentowych do spadającej inflacji, która już nie ma tych czynników, które wcześniej ją zaburzyły. Dlatego też bardzo dzisiaj uważajmy na to, co się pojawi w komunikacie, jakie będzie nastawienie i narracja banku w sprawie przyszłości inflacji. Naprawdę teraz inwestorzy się zastanawiają, czy rynek dyskontuje miękkie lądowanie w gospodarce, czy też twarde lądowanie w gospodarce, bo w ostatnim czasie dane makroekonomiczne pokazujące bieżącą sytuację lekko się pogorszyły. Ale czy to przekształci się w recesję, czy też przekształci się to w
tylko w miękkie lądowanie. Oto jest teraz cała batalia i na tym też należy się skoncentrować, ale na chwilę obecną jest większe prawdopodobieństwo, że zmierzamy albo już jesteśmy w fazie miękkiego lądowania niż w fazie twardego lądowania, bądź przygotowujemy się do twardego lądowania. Na te same wnioski nasuwa nas przebieg zachowania indeksu Standard & Poor, który w ostatnich miesiącach zachowuje się tak, jakby miał właśnie dyskontować miękkie lądowanie, a nie twarde lądowanie. I właśnie o to teraz chodzi. Czy Fed będzie uzasadniał swoją decyzję o obniżce stóp procentowych tym, że pokonał inflację, a wtedy to będzie bardzo dobra wiadomość dla popytu na ryzyko, czy też będzie uzasadniał swoją decyzję o obniżce stóp procentowych tym, że na przykład pogorszyła się sytuacja na rynku pracy. I wtedy będzie to sygnał, że być może faktycznie Fed boi się recesji i obniża już profilaktycznie stopy procentowe. I w takiej sytuacji myślę, że warto sobie zapamiętać ten wykres, który jest w tle. Zachowanie indeksu Standard & Poor Median od 1957 roku. Co się dzieje z indeksem? Jeżeli obniżka stóp procentowych występuje, ale w perspektywie następnych miesięcy nie ma recesji, i co się dzieje w perspektywie, kiedy recesja występuje? I widzimy, że ścieżki zachowania indeksu Standard & Poor są odmienne, dlatego też kluczowe jest pytanie, odpowiedź na pytanie, czy gospodarka zachowa się w sposób pokazujący miękkie lądowanie, czy też twarde lądowanie. Dzisiejszy komunikat Fedu może nam przybliżyć odpowiedź na to pytanie. Jednak jeżeli będziemy jednak zmierzali ku recesji, to proszę zwrócić uwagę, że dane pokazują, że jest potencjał na ponad 30% spadków na indeksie Standard & Poor. Dlatego też komunikat i wszystkie informacje od prezesa Powella będą takie teraz niezwykle istotne. I proszę zwrócić uwagę także na zachowanie inflacji. Co się dzieje, kiedy przekraczamy barierę w okolicach 3%? Wtedy rynek akcyjny bardzo ściśle koreluje z indeksem obligacji, z amerykańskimi obligacjami. Jednak jeżeli inflacja spada poniżej 3%, to w takiej sytuacji rynek akcyjny bardzo w niewielkim stopniu koreluje dodatnio z zachowaniem amerykańskich obligacji. No i to jest też sygnał, że warto patrzeć na rynek obligacji, jak on się będzie kształtował. Natomiast proszę zwrócić uwagę, jeszcze nigdy w historii badań, które robi Bloomberg, nie było takiej niepewności co do tego, jaka będzie skala dzisiaj obniżki stóp procentowych. Czy 25, czy aż 50 punktów bazowych. To jest coś, co da nam dzisiaj prawdopodobnie bardzo dużą zmienność, aktywność na rynku, praktycznie na wszystkich klasach aktywów. A jak widzimy, najnowsze prognozy z Bloomberga co do tego, jak się ekonomiści pozycjonują, no to zdecydowanie przeważa teza, że będzie cięcie o 25 punktów bazowych. Jest tylko kilka podmiotów, które prognozuje 50-punktowe cięcie, a z dużych instytucji finansowych tylko JP Morgan spodziewa się obniżki o 50 punktów bazowych. I tutaj widzimy także prognozy, które dzisiaj nam się ukażą odnośnie stóp procentowych. I widzimy, że oczywiście Fed będzie zakładał ścieżkę obniżania perspektyw co do stóp procentowych, ale jeszcze inwestorzy nie wiedzą, jakie będzie to przesunięcie. Natomiast ekonomiści swoje, a rynek swoje. Ekonomiści uważają, że będzie 25 punktów bazowych cięcia, a rynek wie i spodziewa się, prawie 70% jest szansy na to, że będzie cięcie aż o 50 punktów bazowych. Punktem odniesienia jest także koniec tego roku, gdzie inwestorzy spodziewają się aż 116 punktów bazowych obniżek stóp procentowych już za 6 miesięcy, czyli w marcu 2025 roku. Stopy procentowe mają spaść o 186 punktów bazowych, czyli prawie 200 punktów bazowych ma spaść stopa procentowa, a w dnie cyklu obniżek szacowanym na około drugi kwartał 2026 roku mamy mieć około 250-260 punktów bazowych obniżek stóp procentowych, czyli stopy procentowe mają spaść w rejon 3% w perspektywie następnych 18 miesięcy. No i zobaczymy, czy tak będzie. I analogicznie, porównywalnie patrzmy na to, co się stanie na oczekiwaniach co do strefy euro i widzimy tutaj, że w rynku jest tylko 88 punktów bazowych obniżek stóp procentowych w tym roku. W porównaniu ze 116 dla Stanów Zjednoczonych widzimy tutaj, że inwestorzy, widząc szybkie tempo obniżek stóp procentowych w Stanach względem euro, wydźwigają euro na coraz wyższe poziomy i osłabiają amerykańskiego dolara. I jeżeli te tendencje się dzisiaj potwierdzą, będą utrzymane po godzinie 20, a zwłaszcza po godzinie 20:30,
to będzie to pretekst prawdopodobnie do dalszego osłabiania amerykańskiego dolara, o czym będzie za chwilę. Ale tutaj jeszcze bloombergowe założenia i prognozy, co się może wydarzyć na poszczególnych klasach aktywów w zależności od tego, czy będzie cięcie o 25, czy też o 50 punktów bazowych, z czego oczywiście według Bloomberga największym zaskoczeniem będzie cięcie o 50 punktów bazowych. Natomiast podczas ostatnich posiedzeń wszystkie decyzje były dyskontowane bardzo wyraźnie na rzecz spadków rentowności amerykańskich obligacji, dlatego też dzisiaj też prawdopodobnie jednym z głównych beneficjentów i aktywów, które ruszy wyraźnie, będą amerykańskie papiery, z tym, że proszę zwrócić uwagę, wygląda na to, że zdecydowana większość cięć stóp procentowych jest już uwzględniona w cenach. Jeżeli spadki rentowności będą miały miejsce, to wygląda na to, że analiza techniczna oraz kształt wykresów pokazuje, że w rejonie 3,25, 3,35 jest bardzo ważny poziom pod względem techniki, gdzie rentowności mogą się zatrzymać, dyskontując właśnie cały cykl obniżek stóp procentowych oraz perspektywy dalszej inflacji. Ponieważ, przypominam, inwestorzy też są straszeni, że będzie bessa, że będzie krach, tym, co się dzieje na inwersji krzywej dochodowości, czyli na różnicy na spreadzie między amerykańskimi obligacjami 10- i 2-letnimi. I przypominam, od ponad już tygodnia jesteśmy znowu na plusie, a inwestorzy też są bombardowani tym wykresem, który sygnalizuje, że na przestrzeni ostatnich wielu lat był to świetny sygnał, który zapowiadał recesję amerykańskiej gospodarki. Więc dzisiaj też inwestorzy będą patrzeć, czy utrzyma się dodatni spread między dwójkami a amerykańskimi dziesiątkami. Więc nie patrzmy tylko na amerykańskie obligacje dziesięcioletnie, ale także na to, co się dzieje na amerykańskich dwuletnich obligacjach. Jednak jeżeli cofniemy się w przeszłość, to nie za każdym razem, kiedy mieliśmy do czynienia z dezinwersją krzywej dochodowości, to występowała recesja. I ten wykres bardzo ładnie to pokazuje. Naprawdę od tego, co się wydarzy w gospodarce, będzie też uzależnione to, co się wydarzy na przyszłości stóp procentowych oraz na amerykańskim indeksie Standard & Poor's, więc także zachowanie historyczne inwersji krzywej dochodowości daje nam wniosek taki, że to od amerykańskiej gospodarki będzie uzależnione to, czy pójdziemy ścieżką recesji, czy też ścieżką optymistyczną rozwoju gospodarczego, rozwoju sytuacji na giełdzie. Jak powiedziałem, amerykański dolar, jeżeli dzisiaj utrzyma się nad poziomem 1,1060, a to jest miejsce, gdzie przebiega średnia 200-sesyjna na wykresie tygodniowym, wszystko co powyżej tego poziomu, a zwłaszcza powyżej 1,11, a już najbardziej 1,12, będzie naprawdę zachęcało do dalszej presji przeciwko amerykańskiej walucie, a dodatkowo patrzmy, jak dolar indeks testuje potężne wsparcie wielomiesięczne, kilkukwartalne, dolne ograniczenie formacji, która przypomina kanał wzrostowy bądź też formację trójkąta. Na dolarowym indeksie notowanym na giełdach papierów wartościowych wsparcia odpowiadają okolicy 100, więc każde złamanie poziomu 100 na dolar indeksie na kontraktach terminowych będzie też sygnałem, że amerykański dolar traci na wartości, więc ten poziom należy zwracać na niego wielką uwagę, ale też proszę zwrócić uwagę, że na przestrzeni ostatnich 4 lat nie było tak mocnej presji instrumentów pochodnych typu opcja na rzecz obstawiania dalszego wzmacniania i presji na rzecz umocnienia europejskiej waluty. Naprawdę eurodolarowe opcje sygnalizują wielki potencjał eurodolara raczej na wzrosty niż na spadki po tym dzisiejszym Fedzie. I kolejna klasa aktywów, która powinna być dzisiaj szczególnie monitorowana, to są rynki surowcowe, ponieważ one uwielbiają, kiedy stopy procentowe spadają, a zwłaszcza w sposób dynamiczny. I pierwszy wykres pokazuje tutaj stosunek między surowcami a indeksami giełdowymi, rynkami akcyjnymi. Jesteśmy na wieloletnich minimach, drodzy Państwo, i aż się prosi, żeby w najbliższym czasie surowce pokazały swój pazur i mocniej dynamicznie ruszyły w górę, być może w przyszłości, w najbliższych latach, żeby też lepiej się zachowały niż rynek akcyjny, ale potrzeba też wielu innych czynników, o czym wiemy, ale przede wszystkim tezy o tym, że będzie uzasadniona teza o ożywieniu gospodarczym, ponieważ jeżeli dzisiaj w komunikacie pojawi się informacja, że Fed wygrał z inflacją i to jest główny powód obniżania stóp procentowych,
to rynek zinterpretuje to także prawdopodobnie w taki sposób, że jest to zapowiedź dobrej sytuacji w gospodarce, a zwłaszcza polepszania się sytuacji w amerykańskiej gospodarce. Ostatnie dane na to właśnie sygnalizują, na przykład wczorajsze dane o sprzedaży detalicznej czy produkcji przemysłowej. A w takiej sytuacji to właśnie miedź, to właśnie złoto powinny być głównymi beneficjentami i mają potencjał do tego, żeby mocniej ruszyć do góry. Złoto i miedź. Te rynki też dzisiaj intensywnie obserwujmy. Złoto jest na nowych maksimach wszechczasów. Złoto bardzo lubi, kiedy są obniżane stopy procentowe. Tutaj jest schemat statystyczny zachowania ceny złota względem realnych amerykańskich rentowności obligacji. Więc jeżeli rentowności będą spadać, będzie to sprzyjało wzrostom ceny złota. Na przestrzeni ostatnich ponad 20 lat widzimy, jak zachowało się złoto, gdy były obniżane stopy procentowe. No i ostatni raport sygnalizuje, że jeżeli stopy procentowe spadną, tak jak tutaj widać na wykresie od 200 punktów bazowych, a wartość 3,875 odpowiada mniej więcej stopie procentowej, która jest teraz wyceniana przez rynek na marzec 2025 roku, to według Bloomberga cena fair złota powinna być na poziomie 2840 dolarów i srebro powinno za tym podążyć. Jeżeli stopa procentowa będzie spadać do poziomów, które są zakładane teraz w całym cyklu, to złoto powinno dynamicznie pokonać poziom 3000 dolarów, a srebro zbliżać się do 40 dolarów. Miedź także intensywnie patrzmy, czy dzisiaj zostanie pokonany poziom 9500 dolarów. Jeżeli tak się stanie, to miedź będzie potwierdzała, że ożywienie gospodarcze jest potwierdzone przez Fed, a presja inflacyjna pozwala na obniżanie stóp procentowych, a to będzie zapowiedź pozytywnej fazy, kolejnej pozytywnej fazy ożywienia gospodarczego, bo przypomnę, naprawdę miedź jest dobrym wyznacznikiem tego, co się dzieje w gospodarce i gdyby poziom 9500 został pokonany, będzie to zapowiedź i zachęta do tego, żeby liczyć na optymistyczne zachowanie różnych innych klas aktywów związanych z ryzykiem. Dlatego też patrzmy na to, co się dzisiaj wydarzy, jaki będzie komunikat, czy będzie on sygnalizował słabość gospodarki, jeżeli Fed będzie dawał nacisk na sytuację na rynku pracy, czy też Fed ogłosi sukces w walce z inflacją, a w takiej sytuacji powinno być to bardzo pozytywne dla indeksów giełdowych. No i tutaj na wykresie uśredniony przebieg indeksu Standard & Poor's od momentu pierwszej obniżki stóp procentowych i to naprawdę jest bardzo uzależnione od tego, czy będzie recesja, czy też nie będzie, a giełda będzie to już uwzględniała, dlatego też mieć należy patrzeć na to, na ten rynek należy patrzeć, w szczególności oraz na zachowanie indeksów giełdowych, które przypominam są na szczycie. Indeks Standard & Poor's dokładnie testuje poziom wyznaczony w ostatnich miesiącach jako poziom ekstremalny i równolegle, proszę zwrócić uwagę, jesteśmy na bardzo niskim apetycie na ryzyko i inwestorzy są pesymistycznie nastawieni na przyszłość, a to jest dobra wiadomość i myślę, że zwiększa prawdopodobieństwo ruchu w górę na indeksie giełdowym Standard & Poor's. Jeżeli przekroczymy barierę 5650, będziemy dalej rosnąć, to otworzy się perspektywa do ruchu w kierunku 6000, 6200 jeszcze w tym roku. Kolejna statystyka pokazuje, jak się zachował indeks Standard & Poor's na podstawie ostatnich 50 lat, kiedy były obniżane stopy o 50 punktów bazowych w pierwszym ruchu albo o więcej i widzimy, że nie ma tutaj jakiegoś mocniejszego schematu. Nie zawsze jest to negatywna wiadomość dla perspektyw giełdowych. Tutaj ostatnie cykle obniżek stóp procentowych, jak zachował się indeks Standard & Poor's 3, 6 i 12 miesięcy później. Tutaj statystyka także dla indeksu Russell i w tym wypadku jest rozróżnienie na zachowanie giełdy, jeżeli będziemy mieć recesję i kiedy nie będziemy mieć recesji i ta statystyka bardzo faworyzuje rynek akcyjny. Na kolejnym wykresie zachowanie indeksu Standard & Poor's 12 miesięcy od pierwszej obniżki stóp procentowych, naprawdę 100 lat historii i widzimy, że były tylko dwa okresy, kiedy obniżka stóp procentowych dawała negatywne stopy zwrotu w perspektywie 12 miesięcy. Dlatego też statystyka bardzo faworyzuje scenariusz optymistyczny i pozytywny dla giełdy papierów wartościowych. Plus jeszcze dodatkowo specyfika tego roku jest taka, że mamy rok prezydencki, dlatego też wygląda na to, że też schematy statystyczne należy troszeczkę bardziej optymistycznie do nich podejść i zakładać, że okres, który się przed nami, który jest przed nami i będzie się zbliżał, czyli czwarty kwartał będzie też optymistyczny i będzie
będzie zdecydowanie większe prawdopodobieństwo rozwoju pozytywnego sytuacji na giełdzie papierów wartościowych niż negatywnego. Plus oczywiście ta statystyka, którą pokazuje, co się dzieje w drugiej połowie roku, jeżeli mamy w pierwszej połowie roku wzrost o ponad 10%. W takiej sytuacji jest 80% prawdopodobieństwa, a dokładnie 82%, że druga połowa roku przyniesie wzrost o kolejne 10%, a to dokładnie wskazuje na rejon 6000-6200 jako potencjalne miejsce, gdzie powinniśmy się znaleźć na koniec tego roku, jeżeli indeksy giełdowe ostatecznie wybiorą scenariusz prowzrostowy. I Bloomberg ostatecznie sygnalizuje, że najbardziej prawdopodobny scenariusz rozwoju wypadków odpowiada temu, który był rysowany na giełdzie w 1995 roku, a wtedy oczywiście tragedii na giełdach papierów wartościowych nie było. Jednak przypominam także, że wrzesień to jest najgorszy miesiąc do inwestowania na rynku akcyjnym, a zbliżające się i trwające już druga część września to jest generalnie najgorsze, to są najgorsze dwa tygodnie na giełdzie w całym roku, więc może wystąpić jakieś wstrząśnięcie, które będzie interpretowane przez giełdę jako zapowiedź krachów, recesji i wszystkich innych tragedii, plag na świecie, ale moim zdaniem nie będzie to zapowiedź bessy i negatywnych zjawisk typu recesja, tylko będą się inwestorzy przygotowywać na to, żeby dyskontować optymistyczny wariant rozwoju wypadków. I myślę, że inwestorzy tak w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie właśnie tak będą się zachowywać. Proszę także patrzeć na indeks Nasdaq, który walczy o dwumiesięczną linię trendu spadkowego. Jest to też analogiczne do tego, co się dzieje na Bitcoinie, więc jeżeli dzisiaj po godzinie 20 Bitcoin przebije linię trendu spadkowego i Nasdaq, będzie to pozytywna informacja, że szeroki rynek, nie tylko indeksy giełdowe, chcą kupować ryzyko. Jeżeli to będzie potwierdzone przez zachowanie ceny miedzi, to jeszcze bardziej powinniśmy być nastawieni na to, że hossa będzie kontynuowana. I ten kolejny wykres pokazujący statystykę rynku byka na indeksie Standard & Poor's 1957 roku pokazuje jednoznacznie, że teraz mamy 23 miesiące hossy, a mediana hoss, które były na przestrzeni tych 70 lat, to są 38, to jest 38 miesięcy, co powinno dać nam do zrozumienia, że będzie jeszcze przynajmniej rok pozytywnego zachowania indeksów giełdowych i pozytywnych stóp zwrotu z indeksów akcyjnych. Zobaczymy. Naprawdę wszystko zależy od tego, jaka będzie sytuacja w gospodarce, czy będzie recesja, czy też nie. To jest niezwykle istotne. I na koniec, proszę Państwa, indeks WIG, co się dzieje w drugim półroczu, jeżeli mamy wzrosty ponad 10% na warszawskim parkiecie w pierwszej połowie roku. No i też jest statystyka po stronie byków, daje ona ponad 13% szansy, że druga połowa roku przyniesie nam wzrost indeksów giełdowych, a jesteśmy niżej niż ma to miejsce, niż miało to miejsce na przełomie pierwszego i drugiego półrocza, dlatego też potencjał wzrostowy warszawskiego parkietu jest naprawdę przeogromny na tle tego, co się wydarzy. A wyznacznikiem tego, czy będzie recesja, czy będzie miękkie lądowanie, będzie sytuacja na amerykańskim rynku pracy, która jest najlepiej widoczna na cotygodniowych raportach z rynku pracy, czyli na tak zwanych joblessach. Jeżeli one w najbliższych dniach, w najbliższych tygodniach będą opadać, czyli będzie coraz mniej, albo będzie flauta na tym wskaźniku, będzie to sygnał, że rozwijamy pozytywny wariant rozwoju sytuacji w gospodarce i to będzie wielka zachęta do hossy. Ale jeżeli wskaźnik pójdzie w górę, najgorzej gdyby pokonał strefę 250-260 tysięcy, to będzie to sygnał, że amerykańska gospodarka wchodzi w recesję i jest realizowany negatywny scenariusz, który w takiej sytuacji będzie dawał potencjał tych 30 ponad spadków na indeksie giełdowym. Natomiast inwestorzy powinni zakładać teraz, że na przestrzeni ostatnich miesięcy i sytuacji gospodarczej na bieżących wskaźnikach jest rozwijany scenariusz optymistyczny. Dlatego też ja daję 70-85% szansy na to, że będzie wzrost indeksów giełdowych po Fedzie, może w perspektywie najbliższych dni i w perspektywie do końca roku. Natomiast moim zdaniem jest tylko 20-25% szansy, że będzie ten negatywny scenariusz rozwijany. I kończę ten materiał właśnie wykresem, który jeszcze raz to podkreśla, że indeks Standard & Poor's od momentu pierwszej obniżki stóp procentowych będzie się zachowywał w zależności od tego, czy giełda będzie wyznaczała scenariusz recesyjny, czy też scenariusz optymistyczny. Dlatego też patrzmy na cotygodniowe raporty z rynku pracy.
Tak to jest, drodzy Państwo. Zachęcam dzisiaj o godzinie 19:55 na specjalny live z komentarzem na żywo do decyzji Fedu. Będzie się naprawdę wiele działo i mam nadzieję, że ten materiał rozszerzył naszą wiedzę i odpowiedział na pytanie Fed, który dzisiaj obniży stopy, co dalej na giełdzie. Dzięki za spotkanie. Trzymajcie się dużej dodatniej stopy zwrotu. Do zobaczenia. Cześć i zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i lajkowania. Pozdrawiam.